piwo na zakwas. Czy może już jedna porcja alkoholu dziennie zrujnuje twój cały postęp w treningu? Sezon wakacyjny w pełni, więc coraz więcej osób będzie miało tego typu rozterki. A biorąc pod uwagę tematykę tego kanału, skupimy się dzisiaj na analizie w świetle badań i co ważniejsze praktycznych wniosków na wpływie właśnie spożywania alkoholu, piciu piwa, bardziej wysokoprocentowych trunków na sylwetkę, sprawność i zdrowie. I założę się, że niektóre kwestie na pewno was zaskoczą. Cześć, z tej strony trener Michał Gancerz. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie sobie wybić piwko, może co innego, a może postawiliście na całkowitą abstynencję. Poproszę jeszcze o łapkę w górę i lecimy z dzisiejszym materiałem. Dobra, z jednej strony mam dla was zaskakujące i w miarę świeże badanie, które na pewno spodoba się wszystkim piwoszom i wszystkim zwolennikom alkoholu. Otóż przebadano osoby, które przez 10 tygodni podejmowały się treningów o wysokiej intensywności, czyli właśnie takich, które dają największe bodźce. W tej grupie badanych trenujących osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, niektóre z nich otrzymywały przez 5 z 7 dni w tygodniu jedno piwo lub ekwiwalent w postaci innego źródła alkoholu, który odpowiadał właśnie ilości alkoholu, która jest zawarta w piwie. Inne osoby otrzymywały wodę mineralną, jeszcze inne piwo bezalkoholowe. No i okazało się, że taka ilość ma bardzo niewielki, a nawet znikomy wpływ, jeżeli chodzi o zmianę w kompozycji ciała. I każda z tych osób zanotowała pozytywne zmiany w zyskiwaniu masy mięśniowej lub stracie tkanki tłuszczowej. Natomiast w szerszym spektrum, w szerszej analizie większej ilości alkoholu, a szczególnie większej ilości alkoholu podawane jednorazowo, drastycznie pogarszają parametry odpowiedzialne za poprawę kompozycji ciała. Obniżają testosteron, ograniczają syntezę białka i co ciekawe, obniżają sygnalizację anaboliczną. Czyli po ludzku, jeżeli robisz danego dnia trening, wywołasz konkretne bodźce, to te bodźce będą przytłumione. Wykonasz pracę, a twoje ciało nie będzie w stanie zidentyfikować tych bodźców jako właśnie sygnał do tego, żeby się pozytywnie zmieniać. Czyli taki trening po dużej dawce alkoholu, psu, wiecie w co. A jak nie wiecie, to lepiej się nie dowiadujcie. I to jest tylko kilka negatywnych aspektów spożywania większej ilości alkoholu, szczególnie jednorazowo. Natomiast my nie skupiajmy się na suchych faktach, tylko osadźmy to wszystko w rzeczywistości, czyli pora na praktyczne wnioski, między innymi z mojego wieloletniego doświadczenia pracy jako trener, jak i doświadczenia po prostu jako osoby, która też w swoim czasie wypiła swoje, czy poleca, no o tym dowiecie się zaraz. No i zacznijmy właśnie od tego, że przede wszystkim to jesteśmy tylko ludźmi i wszystko jest dla ludzi, ale to właśnie ilość pewnych substancji będzie odgrywała kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o efekt, jaki to wywrze długofalowo, na przykład na nasz organizm, na przykład na nasze efekty. I doskonale wiecie z innych materiałów, jak nie, no to po prostu zajrzyjcie sobie na te inne materiały, że jestem zwolennikiem diety elastycznej, czyli takiej diety, która przynosi rezultaty z uwagi na to, że jest praktyczna. I na czym ona polega? No na tym, że jak dostajemy niby idealną, sterylną dietę, wskazania, że do końca życia nie możemy zjeść ani jednego słodycza, że kropla alkoholu zrujnuje nasze efekty, że mamy jeść gotowanego kurczaka, to sami wiecie, że nikt nigdy takiej diety nie stosował, a jak mówi, że stosował, to prawdopodobnie kłamie, albo gorzej, jest psychopatą. I to, co daje faktyczne efekty, faktyczne przemiany, jakie tu obserwujecie na przykład na kanale, to jest wypracowanie tej równowagi między tym, co nam szkodzi, a tym, co jest dla nas super dobre. I najlepsze jest to, że podejmując się takiej właśnie filozofii, zamiast się za szybko frustrować i rzucać wszystko, my płynnie sami dochodzimy do wniosków, że pewne dobre produkty świetnie nam służą i chcemy jeść ich jak najwięcej, bo świetnie się czujemy i nawet w pewnym momencie nikt nie musi nam zakazywać pewnych tak zwanych złych produktów, bo my sami zaczynamy dokonywać coraz to bardziej świadomych wyborów. I tak samo jest z piciem. I kto wie, może po wysłuchaniu dzisiejszego materiału będziecie na prostej drodze do efektów, może nawet w ramach swoich nawyków wymienicie piwo alkoholowe na piwo bezalkoholowe. No, ale do sedna. Przyjrzyjmy się tymczasem jednej poważnej pułapce związanej ze spożywaniem alkoholu. O ile jedno piwko nie zrujnuje nam formy, to trzeba mieć na uwadze, że spożywanie alkoholu wprowadza czasem nadmierny luz. Nadmierny luz, który potrafi wywrócić do góry nogami naszą dyscyplinę. Nie będziemy mieć szans z powstrzymaniem się od podjadania, kiedy my upośledzimy trochę naszą silną wolę. Bo wiecie, cała zabawa związana z tym, żeby krok po kroku tracić tkankę tłuszczową, zyskiwać masę mięśniową, będzie związana z budowaniem nakładających się na siebie nawyków. Nie zmienimy sylwetki w tydzień, ale na szczęście nie musi to trwać rok. Natomiast jeżeli my co parę dni będziemy zerować nasze efekty, zanim te zdążą się rozpędzić, no to niestety możemy cały czas kręcić się w kółko i szybko popaść we frustrację. Piwo, używając ładnego słowa, może być swego rodzaju katalizatorem do porzucenia uprzedzeń
poprzednich założeń. Samo w sobie, tak jak wiecie z pierwszego przywołanego badania, nie zrujnuje nam formy, ale może rozpocząć kaskadę złych nawyków. Ktoś pije, żeby się wyluzować i spoko, ale podczas nadmiernego luzu ucieka z pola widzenia szerszy cel, cel, który nie zdarzy się w dzień, cel, który potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić. Jak niewinne piwerko jest zapalnikiem do tego, że a zjem to, a zjem tamto, a w sumie się nudzę, złapię cokolwiek, co stoi na stole, chociażby to były jakieś zwietrzałe chipsy sprzed tygodnia. Przyznajmy się przed sobą, jeżeli w grę wchodzi alkohol, no to najczęściej wszelkie hamulce typu nie powinienem jeść tej zimnej pizzy znikają. Czyli puste kalorie, których jakoś specjalnie nie zapamiętamy. Więc z jednej strony uzbrój się w tą świadomość, że wypicie jednego piwa nie zrujnuje twoich efektów. To nie jest tak, że o nie, było gorąco, byłem zmęczony, po robocie złapałem browarka, no to koniec z treningiem, odpuszczam zdrowe nawyki. Podejdź sobie do sprawy lepiej tak. Jeżeli zwykle piję piwo albo cztery, bo się nudziłem, bo nie miałem w planie treningu, to jeżeli teraz piję jedno piwo i jeszcze trenuję i jeszcze dostarczę więcej białka i zdrowych, nieprzetworzonych produktów, kurde, no to jestem królem. Jestem na prostej drodze do efektów. Jestem na prostej drodze poprawy sylwetki, sprawności, zdrowia względem mojego alter ego, które nie kończy na jednym browarku. I tutaj takie trochę filozoficzne pytanie. Dlaczego pijesz? Bo pije cała twoja grupa znajomych i boicie się sobie w sumie przyznać, że ja dzisiaj nie mam ochoty się napić. Może jednak pogadajmy, ale faktycznie przy piwie zero i zacznijmy uprawiać jakiś sport? A może pijesz z nudów dla lepszego humoru? No i tutaj znowu sport jest odpowiedzią, bo przyroda nie znosi próżni. I tak będziesz coś robił, a mimo wszystko nastrój można podkręcić na wiele sposobów, a jednym z nich jest właśnie uprawianie sportu. I ten dla odmiany nie obniża testosteronu, a go podnosi. Tu nie trzeba dodatkowych badań, ale jak chcecie, to przygotuję taki materiał. W każdym razie forma Herosa, którą jako trenujący facet w końcu będziesz widział w lustrze albo będziesz widział w odzwierciedleniu swojej sprawności, to jest coś, co na pewno poprawi ci humor. A świetną alternatywą do picia klasycznego piwa, jeżeli mamy po prostu taki nawyk, jeżeli jest upał, tak jak wspomniałem, teraz jest sezon wakacyjny, jeżeli chcemy się napić czegoś orzeźwiającego, a też nie chcemy łapać za jakiś wysoko scukrzony sok, będzie piwo zero. I to nie jest jakaś nowa informacja, szereg dietetyków zachwala właśnie tego typu napój, a nie jest to przypadek, bo właśnie takie piwo zero może stawać w szranki nawet z napojami izotonicznymi z uwagi właśnie na swoje właściwości, bo o ile klasyczne piwo w minimalnej ilości nie upośledzi naszych treningów, to takie piwo zero może nawet podnieść jakość naszych treningów lub poprawić jakość wysypiania się. Bo takie piwo zero ma w składzie wodę, drożdże, słód jęczmienny i chmiel i czasami, jeżeli to jest piwo smakowe, ma dodatek cukru. I to ostatnie, o dziwo, w kontekście właśnie napoju izotonicznego, spożywanego na przykład tuż przed treningiem lub w trakcie treningu oporowego, treningu o wysokiej intensywności, nie jest takie złe. Spotkaliście się pewnie nieraz ze sloganem, że izotonik nawadnia lepiej niż woda. I to są fakty. Nie będziemy tutaj wchodzić w dyfuzję wspomaganą czy głęboko w jakąś biochemię, natomiast właśnie sama woda w trakcie wysokiej intensywności może nie być dla nas tak skuteczna, jak właśnie roztwór, który zawiera m.in. elektrolity, jak i dodatkowo określoną frakcję węglowodanów, węglowodany łatwo przyswajalne. Bo właśnie w trakcie aktywności o wysokiej intensywności te składniki będą działały na nas niezwykle korzystnie i węglowodany zawarte w tego typu napojach od razu będą zaprzęgnięte do pracy i do poprawy osiągów w ćwiczeniach, które robimy. Dodatkowo układ nerwowy może działać efektywniej, pozwalając wyciągnąć z treningu jeszcze więcej. Kolejne benefity piwa zero to zawartość kalorii na 100 ml takiego produktu, bo nie wiem, czy wiecie, ale alkohol również jest metabolizowany i również jest traktowany jako energia. W zasadzie nasz organizm będzie chciał bardzo szybko pozbyć się tej trującej substancji i jej pochodnej aldehydu octowego i tym samym nie będzie mógł w tym samym czasie spalać tkanki tłuszczowej. Każdy gram alkoholu to prawie 8 kilokalorii i dlatego też piwo alkoholowe w zestawieniu z piwem bezalkoholowym będzie miało prawie 2,5 raza więcej kalorii. I jakby jeszcze było mało przewag właśnie piwa bezalkoholowego, to może usprawnić regenerację z uwagi właśnie na słód jęczmienny zawarty w tym trunku. Dzięki niemu nasz sen będzie głębszy, co również udowadniają badania. Natomiast w przypadku alkoholu możemy liczyć na odwrotny efekt, bo właśnie spożywanie alkoholu będzie pogarszało jakość snu. Więc jeżeli się nie wysypiacie,
no to macie kolejny argument, dla którego akurat w waszym przypadku warto byłoby całkowicie zrezygnować z alkoholu. I tak jak wspomniałem, rozmawiamy też o praktyce, więc nie mógłbym pominąć pewnego anegdotycznego dowodu i może wy też się spotkaliście z takim manifestem w kontekście treningu: no ja jak się napiję, to podnoszę więcej. I nie jest to takie oderwane od rzeczywistości, ale długofalowo to może przysporzyć więcej problemów niż korzyści. O co chodzi? Otóż jeżeli w ćwiczeniach siłowych podchodzimy zbyt asekuracyjnie do wykonywania ćwiczeń, skupiamy się na zbyt dużej ilości detali, trudno jest nam właśnie wyzwolić pełnię siły w konkretnym ruchu, podczas gdy lekko, na przykład po piwku się rozluźniając, to zbędne napięcie schodzi, wtedy bez zbędnego komplikowania możemy nawet jednorazowo podnieść większy ciężar. Tylko że jest to taka trochę droga donikąd, bo nie wiem czy pamiętacie, na początku materiału wspomniałem, że po alkoholu może spadać sygnalizacja anaboliczna, czyli nawet jak uda nam się dźwignąć więcej, to i tak niewiele z tego wyciągniemy. I odpowiedzią na to, żeby cyklicznie faktycznie zwiększać swoją siłę, jest właśnie powtarzalność ruchu. Regularnie trenując, my bez żadnych używek zyskujemy właśnie tą płynność wykonywania powtórzeń. Zobaczcie, jak do ćwiczeń podchodzą osoby bardziej zaawansowane, sprawiają wrażenie, że są bardziej skoordynowane, a osoba początkująca po prostu mniej pewnie podchodzi do wykonywania danych ruchów. Ale jak będzie regularnie ćwiczyć, to szybciej niż później dojdzie do pożądanej stabilności wykonywania powtórzeń. No i całe to piwko to jedno, ale na miniaturze planuję też umieścić skreśloną wódkę. Z pewnego prostego względu. Tego się nie pije ani dla smaku, ani dla orzeźwienia i dlatego też nikt raczej nie pije minimalnej ilości alkoholu, decydując się na picie alkoholi cięższych. A tym samym takie posiedzenie z alkoholami wysokoprocentowymi praktycznie zawsze kończy się przynajmniej krokiem do tyłu w kontekście właśnie poprawy sylwetki, sprawności, zdrowia, naszych postępów treningowych. No ale właśnie, w świetle dzisiejszego materiału warto pamiętać, że jeżeli zrobimy krok w tył, to warto wykonać kolejne kroki naprzód. Jeżeli na moment odeszliśmy od planu, to warto to przepracować, zamiast porzucić całkowicie wszystkie swoje założenia. Nikt nie zrobił formy, robiąc jednego dnia bardzo intensywny trening i jedząc posiłki wysokobiałkowe z produktów o niskim stopniu przetworzenia. Tak samo głupio, aby pretekstem do tego, żeby w ogóle porzucić chęć zmiany na lepsze, chęć dbania o formę po jednym epizodzie cięższego picia. Może się trafi bezwzględny szwagier, któremu nie możecie odmówić. Może jakaś impreza okolicznościowa, nie wiem, nie wnikam. Natomiast ja z doświadczenia wiem, że przesadzanie z piciem wiąże się z wyjęciem z kalendarza nie tylko jednego dnia, ale czasem dwóch albo więcej dni, bo skutki picia, tak jak być może wiecie, nie ustępują tak szybko i nie chodzi tylko o tą sferę fizyczną, ale obciążona jest mocno również sfera mentalna. Także jak chce się wycisnąć z życia trochę więcej na różnych płaszczyznach, to niekiedy dochodzi się do takich wniosków, tak jak ja doszedłem, że picie się po prostu nie opłaca. Co nie zmienia faktu, że ja jako trener, czy też Paulina, nie musimy się ukrywać z alkoholem, bo właśnie propagujemy i żyjemy filozofią diety elastycznej z przewagą tego, co dobre, a nie z udawaniem, że wyeliminujemy coś kompletnie do zera, tylko po to, żeby za tydzień rzucić się na coś, co sobie zakazaliśmy ze zwielokrotnioną ilością. I kto jeszcze doczekał, no to tak jak wspomniałem, ja też miałem epizody, jakby młodszy, gdzie piłem więcej, ale to było związane z tym, że miałem dużo niższy poziom pewności siebie, byłem dużo bardziej nieśmiały i alkohol bywał swego rodzaju narzędziem właśnie do pokonania tej nieśmiałości, a potem zorientowałem się, że to jest trochę naciągane i lepiej wypracować właśnie innymi środkami tą pewność siebie i nie musieć się posiłkować alkoholem. Tymczasem bonus dla każdego cierpliwego widza, który doczekał do tej części materiału. Jak być może podjęliście decyzję, że to, co was najbardziej interesuje w tym momencie, to zdrowy, zrównoważony styl życia, spalanie tkanki tłuszczowej, to zamiast biec po piwko, możecie skorzystać z naszej wakacyjnej promocji na zdrowaforma.pl, gdzie znajdziecie suplementy ułatwiające drogę do celu, pyszną odżywkę białkową, uatrakcyjniającą nabijanie tego ważnego makroskładnika, który poprawia kompozycję naszego ciała, cytrulinę, kreatynę, które poprawiają osiągi treningowe, akcesoria treningowe i wiele więcej, bo wietrzymy magazyny i przez najbliższy tydzień z kodem wakacje dostaniecie wszystko taniej o 15% i otrzymacie darmową dostawę. Zdrowaforma.pl, kod wakacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.